Dziś w Dzienniku Zachodnim super debata na temat spraw Śląska i przyszłości Śląska. Nasze zaproszenie przyjęli marszałek województwa śląskiego pan Mirosław Sekuła oraz europoseł, dotychczasowy poseł Platformy Obywatelskiej pan Marek Plura. Ja jestem przekonany, że budowanie w Rzeczypospolitej Polskiej enklaw oddzielnego prawa zemści się na nas, na wszystkich obywatelach Polski wcześniej czy później. Deklaracje tożsamościowe, etniczne, narodowościowe nie mogą być przedmiotem żadnych dywagacji. Każdy, kto mówi o sobie, jestem Ślązakiem, ma do tego pełne prawo. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, mówiąc o Ślązakach jako zakamuflowanej opcji niemieckiej, bo to jest ten strach przed Niemcami, dla mnie śmieszny jest. Wróćmy do tego. To były słowa, które mnie osobiście bardzo głęboko obraziły i uraziły. Czyli wszystko to, co jest inne niż polskie w Polsce, budzi jednak obawy, czasami wręcz lęk, ale wystarczy obawa do tego, by czegoś nie podejmować.